Przyjaciele, Jezus Chrystus nie chodził z zespołem uwielbienia, a zatem ja wierzę, że uzdrowienia dokonują się poprzez naszą wiarę, poprzez to, co Jezus zrobił na krzyżu. Nie musi być żadnego uwielbienia wielkiego. Oczywiście uwielbienie pomaga nam otwierać się na różne rzeczy i dlatego czasami łatwiej jest pewne rzeczy przyjąć, ale nie jest to potrzebne. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, żebyś ty był zdrowy i żebyś ty był wolny od wszelkich chorób. Choroba na tym świecie jest nielegalnie. Diabeł przyszedł z chorobą, żeby ludziom jakby nielegalnie coś dać. A Jezus przyszedł i uzdrawiał wszystkich tych, co się źle mają. Bóg w Chrystusie wszystkich już uzdrowił. Każda choroba, każdy brak jest wynikiem naszego złego myślenia. Złe myślenie powoduje, że demony przychodzą do nas. Złe myślenie powoduje, że choroby przychodzą i my tych chorób nie wiemy, co z nimi zrobić. Moja mama, kiedy miała dziurę w rdzeniu kręgowym, modliła się: Ojcze nasz, zdrowaś Mario, i nic nie pomagało. Kiedy zobaczyłem w Biblii, że trzeba kłaść ręce na chorych, trzeba być ochrzczonym w Duchu Świętym, trzeba być najpierw narodzonym na nowo, a nie człowiekiem z sakramentami, zrobiłem to, pojechałem do mojej mamy do Poznania, położyliśmy na nią ręce i została natychmiastowo uzdrowiona. Dziura w rdzeniu kręgowym się zalepiła natychmiastowo. Leżała godzinę na podłodze i mówiła, że jakieś ciepło przychodziło jej do szyi. Poszła na rentgen i po tym rentgenie lekarz rzucił ją papierami i mówi: może się pani uważać za cudownie uzdrowioną. Bo nie wierzył, w co się stało. Złe badania. Wiele mamy takich przypadków. Jednakże ona naprawdę chciała i oczekiwała uzdrowienia tu i teraz. Więc chciałbym od was jednej rzeczy. Oczekuj, że kiedy pomodlę się o ciebie dzisiaj, uzdrowienie będzie twoim udziałem. Okay? Oczekuj, że kiedy położę na ciebie moje ręce, Duch Święty działa w tym momencie. I pozwólmy Duchowi Świętemu działać tak, jak zechce. I jeszcze jedna rzecz. Nie blokuj niczego. Jak będzie ci się chciało śmiać, to się śmiej. Jak będzie ci się chciało na mnie wulgaryzować, to na mnie wulgaryzuj. Jak będzie ci się chciało płakać, to płacz. A jak nic, to nic nie rób. Nie musisz nic czuć, ale często jest tak, że człowiek coś czuje i tego nie wyda z siebie i nie okaże tego i wtedy blokuje swoje uzdrowienie. Pamiętam raz pewną kobietę w Holandii byłem. Modliłem się o nią i tylko tak dziwnie moc ją dotykała, że ona jakby na 10 centymetrów nad ziemią, dosłownie tak jak w filmach, że coś jakby ją walło, tak nienaturalnie wygięta do tyłu i w powrót. I tak w kółko, nie umiałem sobie z nią poradzić. 4 godziny się o nią modliłem, czy 3, i nic nie działało. I później, dzień później, bo ona została jakby opętana. Cały dzień chodziła, miała różne wizje, w ogóle ponadnaturalną moc, rzucała w ogóle ludźmi, duże rzeczy robiła. Ja poszedłem spać obok niej na łóżku, żeby ona czasem nikogo nie zabiła w nocy. A ja wiedziałem, że jestem ochroniony z Duchem Świętym, więc wiedziałem, że mi nic nie zrobi, więc sobie zasnąłem. Rano ona się budzi, doznała własnej świadomości i mówi: Tomek, kiedy modliłeś się o mnie i nałożyłeś swoje ręce, chciało mi się wymiotować, ale głos mi powiedział: jak mnie zwymiotujesz, to cię zabiję. I ona ze względu na to, że no jak mogę wymiotować, no to zatrzymała to w sobie. I skończyła w psychiatryku. Wywieźli ją. Nie wiem, co jest z nią do dzisiaj. Wywieźli mnie z Holandii, ją wywieźli, bo to w pracy wszystko się działo później. Ale to wymiotować publicznie? Tak? Możesz wymiotować publicznie, tak. Właśnie widzisz? Tak. Jestem tylko przykładem, że... Radek i Asia, chodźcie tu na chwilę.
Ile razy żeście wymiotowali po moich modlitwach i nauczaniach? Tego nie idziesz liczyć. No, na oko, plus minus. Dziennie? Kilka razy? Na początku? Na początku kilka razy dziennie. Naprawdę, ja dostaję wiadomości, że coraz więcej ludzi w ogóle przed YouTube'em i coś bierze, nie? Ja myślałem, że mam jakiś etap anoreksji czy coś takiego, nie? Bo to było niemożliwe, nie? Że zjadłem śniadanie, poszedłem do pracy, tak? Włączyłem sobie w pracy na słuchawkach nauczanie Tomka i nagle dobra, raz ten, ale 3-4 razy w ciągu dnia. Tak. I tak samo nowe osoby dzisiaj, co ze mną piszą, mają dosłownie bardzo podobnie. Nie wiem dlaczego, ale tak to się dzieje. Wymiotują, ja nie wierzę, że to wszystko demony. Ja myślę, że to traumy życiowe, różnego rodzaju oczyszczenia. Więc nie bój się, mamy tutaj taki podest, mamy szmaty. Właśnie, gdzie jest miska? Macie miskę? Przynieście miskę jakąś. Wiecie, ja nie wiem, co się tu będzie działo. Może nie będzie to wszystko potrzebne. Ale jeśli zblokujesz się, to nie wyjdzie i będziesz później mówić, to nie działa. A ja mówię, nie jest tak, że nie działa, tylko się blokujesz. I jeszcze jedno wam powiem. Ja nie jestem wróżką. I to nie działa jak odjęcie często, jak Tomasz Dorożała raz na ciebie nałoży ręce i jak ręką odjął, wszystkie problemy życiowe odeszły. I nagle nic nie muszę robić, wszystko jest super. Nie, to bzdury są. Potrzebujesz wejść, jeżeli chcesz pełne uzdrowienie, potrzebujesz wejść w duszpasterską naukę. Nie musisz tego robić, ale życie twoje jest wynikiem tego, jak myślisz. Więc jak zmienisz swoje myślenie, przy czym ja mogę ci w tym pomóc, do czego zachęcam, to wtedy twoje życie będzie sukcesem w każdym aspekcie i zajmiemy się wszystkim. Często jest tak, kto oglądał, może podnieście rękę do góry, teraz te nowe świadectwo Adrianny, co była uwalniana od demonów. Wy nie widzieliście. Ona przyjechała 400 km do Polkowic, została uwolniona od demonów, ale przyjechała do domu, zaczęła oglądać moje nauczania i miała to co Radek. W głowie jakieś myśli, bo zrozumiała pewne rzeczy i do kibla. I ona jest pod moją duszpasterską opieką i cały czas wzrasta, robiąc nauczania, ale ona cały czas jest oczyszczana. To nie było tak, że jedna modlitwa i jak ręką odjął, wszystko ze poszło. Nie, my jesteśmy, jak to w Szreku było powiedziane, jak cebula. I to trzeba warstwę po warstwie rozbierać. A nie, że teraz magicznie cię dotknę i nagle wszystko przejdzie. Jak cię dotknę dzisiaj, to przejdzie ta najtrudniejsza rzecz dla ciebie dzisiaj. Czyli to pierwsze, co jest najsilniejsze, ja to uderzę w imieniu Jezusa i to ucieknie. Więc choroba też może odejść od razu natychmiastowo. Ale to nie znaczy, że nagle twoje całe życie się zmienia. To nie jest prawda. To trzeba zmienić głowę. Bo tak jak myślimy, tak żyjemy. I Bóg dał wolną wolę. I dlatego jest tyle zła na świecie. Bo gdzie ten Bóg, jak był Hitler? Gdzie ten Bóg, jak się ludzie zabijają, tną, wieszają? A ja mówię, Bóg dał ziemię ludziom. Dlatego sam musiał stać się człowiekiem, żeby ogarnąć ziemię. Jezusem Chrystusem. Nie mógł Bóg tak pstryknąć, żeby się stało. Bo jak ja bym dał ci mój dom i dałbym ci papiery, to jest twój dom, prawda? Czyli ja już nie mogę wejść do twojego domu, sobie robić wszystko, co chcę, prawda? Tak samo Bóg, jest napisane w psalmach, dał ziemię synom ludzkim. Ziemia należy nie do Boga, tak jak mówi religia, tylko do ludzi. I Bóg teraz poprzez Ducha Świętego chce cię wspierać. Ale jeśli ty nie zechcesz wsparcia, no to nie ma. Dlatego Bóg na ziemi nie jest wszechmogący. Nie jest almighty. Ale chyba każdy chce wsparcia. Nie. Uwierzcie mi, nie. Każdy prosi o wsparcie, ale chce po swojemu. Mówi w swojej głowie ale na doradztwa. I te ale to jest zaczep demona. Dlatego tutaj ja zapraszam was bardziej nie tylko do jednorazowego przyjścia,
ale do wspólnego duszpasterskiego działania, tak jak Jezus chodził z tymi uczniami i niektórych tylko uzdrawiał, co możecie tak zrobić, ale i niektórzy, co byli Jego bliżej, Jezusa, zmieniał im głowę. I wtedy ich życie było lepsze. Okej? Okay? To jest propozycja, nie nakaz. Okej, okay, dobrze. Myślę, że tyle gadania. Jezus po prostu przybił do krzyża wszystkie choroby. Jezus Chrystus przybił do krzyża wszystkie niemoce. Dlatego dzisiaj z tym podejściem, że to Jezus cię uzdrawia, nie Tomasz Dorożała. Ja jestem naczyniem. Czyni to Bóg, nie ja. Tylko Bóg przeze mnie. Bo zrozumiałem, bo wiem.